Cześć, witajcie z tej strony, a może inaczej. Witam wszystkich na kanale Just Playing, z Nuxlet. Dzisiaj gramy w Prison Simulator Prologue. I mamy dwa problemy. W sumie trzy problemy. Ostatnia moja nagrywka, może najlepiej ostatni mój filmik z tej gry, w sumie też pierwszy, nagrywałem dwa miesiące temu gdzieś. Kolejny problem to jest z moim dźwiękiem, z moim mikrofonem, bo jest taki rozwalony, nie rozwalony, tylko popsuty, dziwny. Ja tego nie umiem naprawić na obecną chwilę, może potem się zmieni, ale zobaczymy. A mój trzeci problem to jest, że chyba nam się nie zapisał saveik, bo ja zapisywałem grę. Ale nie jestem pewien, czy nam się nie usunął ten saveik, albo czy go dobrze zapisałem. Co jakbym dodał do listy, to by się gówno stało. Troszkę by mi się włączyło. Chyba gra sierżant, normalny, potwierdź. Dobra, więc ogólnie tak. Zaraz, w ten dzień, kiedy ja to nagrywam, został wypuszczony pierwszy odcinek z tej gry. Nagrywam na zapas, bo zostało mi niecałe dwa tygodnie, a już nie będę nagrywał, bo jakby ja na wakacje ustaliłem taki pomysł, że nie będę nagrywał, ja będę odpoczywał, co nie? I teraz nagrywam odcinki na zapas. Wszystko znamy. Więc tak, losuj. Oh, come on, me training. Oh, the villain! Dobra, zakończ. Wszystko my już znamy, wszystko tak, potwierdź. Zakończ. I niestety trzeba zacząć od nowa. Oczywiście, że ja wam tego nie pokażę, bo po co? Więc zrobimy standardowe cięcie i widzimy się za chwilę. Jaki to był ciężki dzień w mojej nowej pracy. Dobra, ogólnie skończyłem wszystko i teraz jesteśmy na momencie, w którym skończyliśmy. Ja wtedy poszedłem w tamtą stronę, ale mam jeszcze tutaj dużo nowych zadań. Wiem, że jest jakaś... Okej, bo nie pamiętam do końca zadań, jakie były. Tam była jakaś rozgrywka, siła, strzelanina. Ale no, ja bym zaczął po prostu nowe zadania. Czy na pewno chcesz pominąć swój czas wolny? Tak. Czas na drzemkę. No to dobrze. No to widzimy się. Zadanie kończone. Czas wolny. Okej, idziemy teraz na spacerniaką. No to już diabeł, to już czytałem w tym odcinku. Spacerniak, siema kamera. Co jest? W ustawieniu twoim głównym zadaniem jest opatrywanie podejrzanej sytuacji, odpowiednia odpowiedzi na nie reagować, upominieniem, przymusem, bezpośrednim karą, zwróć uwagę na niewłaściwe zachowanie oraz miarę odstępstwa od normy, takie jak zgradzanie się walki, podejrzane dyskusje, niszczenie mienia, oddawanie mocy. Dziękuję. Jeśli jest stosunkowo spokojnie, możesz poświęcić trochę czasu na relaks, ale istnieje wtedy ryzyko, że coś ci może umknąć. I uwaga na czas, żeby rutyna była zakończona, po prostu nie musisz pozwolić, z nią być na wolnym pojeździe przez znaczone minimalne czasy. Jednak jak pozwolisz po prostu dłużej, to powinien... Pozytywnie na twój procentowy poziom szacunku. Pozytywnie, aha. Dobra, wy, lamusy, idę z wami. Idę na spacerniak. Distamato! Nest będą mi da! Mogę mu przeszkadzać, super. No idźcie. Tutaj śmierdzi. Spacerniak. No, spacerniak wyrzucę sobie na bójki. Dobra, to wiemy. Gdybyście zachowywaliście się... Sprzecznie z regulaminem należy ukraść niedyscyplinarne winnego. Super, nie wiem, czy przeczytać. Na przykład kogoś, kto zaczął walkę. Albo nas zaatakował, ale najpierw trzeba go specyfikować za pomocą pałki czy paralizatora. Czasem wystarczy zwykła rozmowa, ale w większości przypadków nie. Wybierz krótko falówkę domyślnie Q, super, podejdź do agresora, użyj mi tu główków, no domyślnie wciśnij przycisk i wybierz jedną z dostępnych kart pieśni, ale do dostania znaki kart. Nie można dać tego dnia i czy wybrałeś kara izolatki do zakończenia, nie poznałeś z ukaranym wejdziem i zabrać go do... Oznacz mnie izolatki, po czym nie drzwi na klucz. No, dobrze. Co jest? Ty! Bije mnie!
Pałka! To twoje podstawowe narzędzie z przymusu. Bezpośrednio się... Nie możesz nią zabić, ale możesz unieszkodliwić problematycznego więźnia. Wykonać silny atak, przetrzymaj i wrzucanie krawędzi ataku. Dobra! Także osłoni się przed sami. Aha, dobra. Ło, chcesz się bić? Chcesz się bić? Ło! 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 Ty, lamus! Hu, hu, hu! Bicie się? Aha! Dobra, musimy zwracać uwagę, a tam z ćwiczą, no, no. W ogóle zapraszam na naszego Discorda, teraz playing. Nie wiem, czy link, który jest w opisie, jest... Okay, aha, tutaj po lewym górnym faktycznie mam czas. W lewym górnym mam... znaczy w opisie, przepraszam bardzo. W opisie mamy link do Discorda. 27. Żeby zakończyć, nie wybierz komendę zbiórka, domyślnie ta, by zebrać ludzi. Teraz możesz iść na przerwę, zresztą zajmą się inni strażnicy. Co? No dobrze, przedłużę mam trochę. Chcę z nami pobawić chwilę. Kiedy pojawi się ogień, trzeba reagować szybko. Znajdź najbliższą gaśnicę i weź się pod Edna, kieruj stronę gaśnicy. Co się stało? Ło, w dupę! Gdzie jest? Gaśnica! Ciężka praca policjanta! Siu, 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 siu! Mura, mura! Przestańcie się bić! Ja tu garbę! Zaprzestańcie! I co ja miałem robić? Bo przestań mnie bić, o co ci chodzi? Ja ci zrobiłem, przestań! Ale on jest ubiegł. Co ci się dzieje? Dobra, ludzie, zbiórka. Zdanie skończone. Coś tam. Gdy zakończysz wszystkie planowane rutyny lub nie przewidziane wypadki, udaj się do sali odpraw. Zakończysz dzień. Dobrze, koniec dnia. Mówię. Idziemy. Słuchaj, biegniemy tam. Jak mówiłem o naszym Discordzie, to jeśli link jest niedostępny, wejdźcie po prostu w informacje na naszym kanale i tam jest podany link naszego Discorda. To nie jest to. Więc to musi jednak być to. Tym lepiej zbić, co? Ja w ogóle czekaj, schowam na chwilę na pięści, bo będę się na niej patrzeć. No w ogóle zdrowie traciłem trochę. Pokój odpraw, dobrze. Siemanowie. Co? Nie śpię, już nie zaczynam. Wszystko zrobione? Nie, daj mi jeszcze chwilę. Tak, na dziś już koniec. Osiem, drugi, pieniądze, to są pieniądze. Respekt, plus 7, o, respekt na dzielni. Ryzykowne bunty, ryzyko buntu. Trudno. Przedatki przeszukaj inni więźniowie. Wyposażenie więźniowie, wyposażenie więźnia. Dokończenia. Przestań mówić, czytam tutaj. Dzisiaj chyba wszystko zrobiłem na 100%, więc idealnie. Tylko to na 99% jednak. Dobra, zaczynamy drugi dzień. A żeby jeszcze coś powiedzieć, to... Nie wiem. Coś jeszcze powiedzieć? Że ja chyba pogram troszeczkę w tą grę i będę to nagrywał, będę robił takie cięcia w nagrywaniu, żeby było kilka odcinków. Zmontuję to na kilka odcinków i będzie... czas wolny, pokój socjalny, bądź samouczu. Tutaj ty i twoi koledzy możecie odpocząć od stresującej pracy. Rozejrzyj się za dostępnymi rozgrywkami, jak gra w karty lub rzutki. Dobra, chcę w rzutki pograć. Dziękuję.
Możemy pograć, stary? Ej, chcę zagrać, jest dużo wariantów tej gry, na które masz ochotę. Nie wiem, bo mi nie dałeś... Co to jest za 901? Nie chcę grać, dzięki. Ora. Hej, Richard. Mówił, że mam z tobą rozmawiać. Tak, to znaczy, że jesteś gotowy poznać nowe sztuczki. A nasze sztuczki. Sztuczki na czym polegają? Przecież tutaj czegokolwiek oprócz pochodzenia wiedźmi pałą. Na czym polegają? To naprawdę to nic innego, jak umiejętności, które pomagają ci przetrwać w pracy strażnika. Które swoją drogą powinny ci się przydać całkiem szybko. Jeżeli są nerwowi, starają się rozwiązać konflikty jak najczęściej przez rozmowę. Mogę cię tego nauczyć, ale będziesz potrzebował dwóch rzeczy. Punktów, umiejętności, pieniędzy. Wtedy chcę wyjąć hajs. Nie myślałem się bardzo zdradzać i nasze sekrety za Friko. Tak, myślałem, odejmij szybko. To są punkty umiejętności. Jak jest to być? No właśnie. Punkty te dostajesz za każdym razem, gdy osiągniesz nowy poziom, a tam zdobywasz za doświadczenie, jakie zdobywasz każdego dnia. Panie Rotorze, że jakim dowali nowym więzieniu. Kiedy masz odpowiedni poziom, ilość punktów, pieniędzy możesz wykupić umiejętność, która trochę ci pomoże w terenie pracy. Tak na oko wydaje mi się, że możesz odblokować pierwszą umiejętność, dzięki. Ile to będzie kosztowało? Pierwsza będzie na kosz firmy. Tylko punktów umiejętności potrzebujesz, a te już masz na pewno. Nie. W związku z tym, że jesteś zielony, i powinieneś zacząć wysyłać się trochę sensowniej. Wysławiać, a nie wysyłać. Zacznijmy od samego początku. Zresztą sam zobacz. No dobrze. Uczę, nie są uczymy. Zobacz, to mamy. Poszukiwania i zastraszanie, poszukuję więźniów i przedmioty w celach jest szybsze o 25%. Przez gorące sytuacje twoja szansa na zastrzeżenie rozmówcy jest wyższa, wymaganie umiejętności, punkty, umiejętności, pieniądze. Dobra, kupuję. To jest pasywne. Zrobię zwiększę, a to nie chce mi się. Dobra, mam kolejne rzeczy, jak na przykład wymagany poziom 1, zaufanie. Możesz handlować z ostatnimi, którzy chętnie odprzedaż na swoją ikonę. Jeśli się chętnie zachęcam, to różne poziomy szacunku. Im więcej, tym więcej. Im wyżej, tym więcej są mniej chętni do miejsca interesowania. Dobra, kupuję to. Zaraz powinieneś lepiej rozumieć, w jaki sposób komunikuje się z rozdrażnionymi więźniami. A to wiesz, o co chodzi? Nie. No świetnie, pamiętaj, zawsze możesz do mnie zagadać, jeśli dowiedzieć się czegoś o umiejętnościach, jakie można wykupić. Jeszcze jedno. W naszym więzieniu czasami dzieją się ciekawe rzeczy. Nie mówię tylko o rozstrzelionych więźniach, jeżeli uda ci się kiedyś usłyszeć lub zobaczyć coś, czego nie powinien był, to sam dostujesz, co z tym zrobisz. Pamiętaj tylko, że niektóre decyzje mogą ci narobić wrogów. Nie chcesz mieć wrogów wśród wysoko postawionych osób. A to na do powiedzenia. Udanie ukończone. Nowa umiejętność. Teraz mam kolejne zadanie, to jest głośne. Ale tam była głośna piosenka, jestem. Kurde, to jest jeszcze, przestańcie. Mogę wejść tam jedka. Respekt 47, co? Teraz więzienia, bym kogoś obsikał tą gaśnicą. Kiedyś tak zrobimy, co? Dobra, let's go. No nie! Podczas tej rutyny musisz poszukać zawartość presybych. Podejść do półki z paczkami i wejść paczkę E. A następnie odłóż ją na stół. No myślę, E. Dziękuję. Ty, siema. Jak ja to mam przeszukać? Bo nie jest jedno... Aha! Stół. Wróć przesyłkę, powinien wybrać przedmiot domyślny. Czy w obecnym myszą domyślną otwórz pokoju domyślne, by obejrzeć wnętrze, gdy coś znajdziesz w klasie domyślnie, zakończy trzymanie otwórz. Zależy.
kontrabandę. W imieniu więcej, albo weź ją dla siebie. Możesz odpływać się po krwią komuś sprzedać. Dziękuję. Sprawdzone paczki odłóż na drugą półkę, nie próbuj już kibety. Odkładając paczki, bo zniepiecznie jest sprawdzenia. Dobrze. Otwieram to, siup, siup i mamy tu benzynę. Chicken. Naciśnij, którym się to otwierało tym. No. To jedzenie jest bardzo podejrzane. Mamy kolejny szampon, tam żel. By to też tak mało teraz gadam, ale no jakby nie. O! Co to jest? Dragi, co? Zabierz! Zabezpiecz czy zabierz? Zabierz to, no. Drogi. Zasadzono do ekwipunku drogi. Dobra. Otóż. Powinien sprawdzić wszystkie paczki dokładnie Okej, super. No i wszystko tam sprawdziłem, więc no. Jaki jest problem? Też jedna odpowiedź, odpowiedzialna osoba w tym przedszkolu. Jakiś pajac zgubił klucze więzienne i to kilka par. Że zejście po więzieniu i znaleźć to gówno jak najszybciej. Jest zadzim jakiś więzień się znajdzie. Pośpiesz się, bo nie mamy, mamy mało czasu. Dobrze, mam takie dobre umiejętności, że jestem zbyt szybki na was. Więc tak, zbyt ma energii, gówno prawda, siema, macie klucze, proszę dupę. Są tu coś. Klucze, ty! Haha! Zrozum. Do kilka par, więc tu wszędzie będą klucze, rozumiem. Pewni. O, super. Może pokażę temu typowi tak. Pasejnak gotowy. W ogóle to mi się bardzo fajna to jest gra, powiem. Dodatkowo termowę, jeśli by ktoś by chciał zagrać, to zapraszam chętnie. Jest ona termowa na Steamie. No to lubię. W ogóle coś ci jeszcze nie dzieje. Nie byłem. Ciekawie. Mogę kłócić. Tutaj też powinny być. Czas wolny strzelnica. Te strzelnicy mogę też wziąć, mogę. Gdzieś tu powinien być klucze, więc się muszę rozstrzelić zanim mam. Wiem gdzie była prałacznikowa. Hamstwo. Dobra, idziemy dalej. Niedostępny w prologu. Nie jest w prologu, czyli. Bo tak gra w ogóle. Ta gra jest w ogóle jeszcze rozwijanie, gdzieś się w prawym górę. W górze po prostu na kurz. Tychamy, to wyzywanie mi już kluczy. Albo tam młody, dzięki za pomoc. Nie myślałem,
Ty sobie z tym poradzisz. A ja myślałem, nie ma sprawy, no tym razem lepiej swojego gówna. Mówisz do wyższego ranka, spilnuj się. Gówna mnie to obchodzi. Czekaj, znalazłeś 4 pary kluczy, zgadza się? Nie, znalazłem tylko 3. Brakuje jednej pary, pewnie któryś z tych idiotów gdzieś się zapodział. Tutaj do roboty bez odbioru. To mam ich znaleźć, czy ja nie... Aha, mam czas wolny. Dobra, ile trwa odcinek? 30 minut. Jesteś pośledzony na 30 minut. Kupię te chipsy. Podnieść. Dobra. Więc tak. Nie, przypadkiem ten odcinek nie jest skończony, a ja chyba będę iść nagrywać kolejny odcinek. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Zgrał za Linuxpad, grę, której nie pamiętam nazwy. Więc trzymajcie się.